Owszem, Boże, coś Wam powiem. Przyjdzie taki dzień w Twoim życiu, że nie zrobisz już nic z tego, czego nie chcesz się dzisiaj zrobić. Po prostu umrzesz. To, co się udało zgromadzić przez całe życie, ktoś inny przejmie. Ludziom zostaną tylko wspomnienia po Tobie, o ile będą mieli co wspominać. Nie będą już pisać i wykasują Twój numer. Jeśli by miało być to dzisiaj, czy jesteś na to gotowy? Za 1,5 tygodnia staniemy nad grobami swoich bliskich. Odżyją wspomnienia, modlitwa, uronisz łzę. I może zastanowisz się nad swoim życiem, co nim wznosisz? Spichlerze, których nigdy się nie zapełni? Mając ten tekst Ewangelii przed oczami, myśląc o nadchodzącym święcie, możemy zobaczyć, że czas na ziemi jest ograniczony. A skoro nie mamy go w nieskończoność, to dobrze jest go w pełni wykorzystać na dobre rzeczy. Jezus stawia nas dzisiaj twarzą w twarz z problemem, który jest podstawą chrześcijańskiego życia, a mianowicie stawać się bogatym przed Bogiem. Dla Niego. To znaczy, żeby napełniać swoje ręce i serce wszelkimi dobrami duchowymi, łaską. Rzeczy materialne są ulotne i przemijają, natomiast te duchowe trwają wiecznie. I to one mogą wypełnić nasze serce i nadać sens życiu. Kiedy Jezus mówił głupcze, to w taki sposób określał kogoś, kto wyznaczał sobie jedynie materialne, ziemskie i egoistyczne cele. Święty Jan Maria Wianney powiedział: człowiek ma piękną powinność i obowiązek modlić się i kochać. Jeśli modlicie się i kochacie, znajdziecie szczęście na tym świecie. To jest piękne pragnienie, by żyć szczęśliwie. Tego często sobie życzymy. A czy za tym szczęściem podążamy? Dobrze Jezus powiedział, że nie jest sędzią w sporach o rzeczy, nie jest rozjemcą w naszych kłótniach. Na sądzie nie będzie pytał, czy masz najnowszy model telefonu i czy korzystasz ze wszelkich udogodnień technicznych, jakie są na rynku. On zada pytanie, jakim byłeś człowiekiem? Papież Benedykt skomentował fragment następująco. Choć bogactwo samo w sobie jest dobrem, nie należy go traktować jako dobra absolutnego. Przede wszystkim nie zapewnia ono zbawienia, a wręcz może stanowić poważną przeszkodę w jego osiągnięciu. Właśnie przed tym niebezpieczeństwem przestrzega Jezus swoich uczniów w odczytywanym dzisiaj fragmencie Ewangelii. Mądrością i cnotą jest niewiązanie serca z dobrami tego świata, albowiem wszystko przemija. Wszystko może się nagle skończyć. Dla nas, chrześcijan, prawdziwym skarbem, którego mamy szukać bez ustanku, jest to, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Kiedy człowiek otacza się dobrami, kiedy mówi sobie, niczego mi nie brakuje, gdy zagłusza swoje wewnętrzne pragnienia przyjemnościami, jakby zatrzymywał się w pół drogi i przestawał żyć. Natomiast kiedy czuje w sobie niezaspokojenie, to ono zaczyna nas prowadzić do rozwoju. Niedosyt jest nie jest naszym wrogiem, ale przesyt czyni z nas niewolników. Wsłuchując się z uwagą w słowa Boga, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Prośmy o wewnętrzne doświadczenie tego, że nasz ludzki los leży całkowicie w rękach Boga. A nasze pragnienia, zamiary i plany, jeżeli mają mieć sens, muszą liczyć się z zamiarami i planami i pochodzić od samego Boga. Niech Pan Wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.